Wiele osób zastanawia się, dlaczego zakończyła się Twoja współpraca z Sandrą Kubicką? Ta współpraca się wyczerpała, po prostu ta formuła się wyczerpała. Myślę, że Sandra to już powiedziała w jednym z wywiadów. Nie było żadnego jakiegoś tutaj powodu, po prostu nasza umowa wygasła, żadna ze stron nie miała zamiaru jej przedłużyć, mhm. więc. Kontynuujemy część projektów wspólnych, a resztę, no, Sandra prowadzi samodzielnie, a my y, mamy nabór na nowe kandydatki do zostania Gwiazdą. Powiedziałaś, że żadna ze stron nie chciała kontynuować tej mm -hmm. współpracy. Dlaczego ty jej nie chciałaś kontynuować? Tak w życiu kieruję się intuicją. Mm -hmm. Intuicja podpowiadała mi, że ta formuła się wyczerpała. Pracowałyśmy wiele lat razem, od początku, y, odkąd, y, no, jakby stworzyliśmy ten wizerunek, czy personal brand, wspólnie z Sandrą, mhm. i jej tutaj w Polsce. W związku z tym była w programach, była na okładkach magazynów, była w sesjach, została rozpoznawalną gwiazdą w Polsce, z czego jestem bardzo dumna i myślę, że czas, żeby po prostu spełniała się na swoich warunkach. Jest kobietą bardzo przedsiębiorczą, która też wie, czego chce. I Tutaj nie ma żadnej jakiejś tajemnicy, czy jakiegoś mm. powodu, no, no, po prostu czasem formuła się wyczerpuje, tutaj właśnie tak, tak było. Wypromowałaś Sandrę od zera, czy masz dalej korzyści z niej? No bo wiesz, to jest twoja ciężka praca. Um, no, nie będę tego komentowała, tylko z uwagi na no, taki mm. szacunek do mojego zawodu, czyli y, taką po prostu tajemnicę y, zawodową. Taka jest nasza rola. Promujemy, inwestujemy czas, know-how, nasze doświadczenie, kontakty, pomysł na osobę i, i później te osoby wyfruwają. No, to jest taki cykl, można powiedzieć, życia i też biznesu i to jest ok. Dziękuję bardzo. Za ja również dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki.